Hej kochani, cześć, witajcie na kanale Red Hat. Dzisiaj zapraszam Was na obiecany film z jednoczęściowymi kostiumami kąpielowymi ze sklepu Sinsay. Jeżeli jeszcze nie widzieliście pierwszej części filmu z bikini, z kostiumami dwuczęściowymi też ze sklepu Sinsay, to Was serdecznie zapraszam na ten film. A ja się nie rozgaduję, bo jednoczęściowych kostiumów mamy sporo, także zapraszam Was do oglądania dalej, jeżeli tylko jesteście zainteresowani. Jedziemy! I kostiumy wysypane i na pierwszy ogień idzie czerwony kostium, który kojarzy mi się ze słonecznym patrolem. Wszystkie te kostiumy mam w rozmiarze M, a ceny będziecie mieli tutaj wszystkie informacje, rozmiar też będę Wam podawała, gdybyście nie dosłyszeli, nie usłyszeli, to będziecie wiedzieli, tak, aż mi ucieka z rąk. Czerwony kostium w stylu Pameli Anderson. Wiem, że do Pameli mi bardzo daleko, zwłaszcza tu. I włosy, i dużo, i wszystko. Ale... Wszystko. Ale jest piękny, ja bardzo lubię ten styl w kostiumach kąpielowych. Taka klasyka i ta czerwień. Plecy bardzo wycięte, boski jest. I pamiętam, że on nie był drogi, także może go sobie zostawię. Zależy, czy też będzie dobrze leżał, bo ja mam taki problem, że ja mam bardzo długi tułów i bardzo często Wam o tym mówię, jak omawiamy body, jak omawiamy właśnie kostiumy jednoczęściowe, to bardzo często się zdarza tak, że te kostiumy czy body mnie uwierają, wrzynają się w nieodpowiednich, newralgicznych miejscach. Także zobaczymy, jak będzie dobry, to może, chociaż przez chwilę, poczuję się jak Pamela Anderson i go sobie zostawię. Także tak. Pierwszy kostium byłby fantastyczny, pięknie by wyglądał, gdyby nie to, że na górze brzydko odstaje. Widzicie to? Chyba mam za mały biust do niego. No niestety nie jestem Pamelą. Szkoda, duża szkoda, bo kostium bardzo mi się spodobał. Wydaje mi się, że ekstra wygląda. Plecy są wystrzałowe, bosko wyglądają, świetnie. No niestety, ale ten kostium nie jest dla mnie, szkoda, duża szkoda. No, brzydko to wygląda, strasznie, bardzo nieładnie odstaje ten materiał. Szkoda. Drugi kostium to kostium w kolorze czarnym. Także dla osób, które cenią sobie klasykę, czerń i elegancję, będzie na pewno piękny. Tyle, że on nie jest taki zupełnie klasyczny, słuchajcie. Podejrzewam, że gdyby był zupełnie klasyczny, bez żadnych dodatków i udziwnień, mógłby się komuś bardzo podobać albo bardzo kogoś znudzić. Ten nie jest taki zupełnie klasyczny, ponieważ on ma takie pasy z siateczki i z przodu, i z tyłu. Pięknie to wygląda. Wydaje mi się, że to będzie robiło dużą robotę i że to jest bardzo efektowne. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało na sylwetce. No i jeżeli chodzi o wypełnienia, w przypadku tego i tego pierwszego też, mamy tutaj wstawione, wszyte, takie bardzo cienkie, lekko wypełnione trójkąty. W Calzedonii nazywałyśmy to śledzikami, ale śledziki były takie grubsze. One miały za zadanie podtrzymać biust i wypełnić jakby miseczkę. Tutaj nie ma mowy o podtrzymaniu, o wypełnieniu. Raczej wydaje mi się, że to ma funkcję, aby zakryć miejsca newralgiczne na piersiach. Także tak. Ale kostium piękny, także nie mogę się doczekać, aż w niego wskoczę. Także wskakuję. I ten czarny kostium wygląda fantastycznie. Powiem Wam, że nie spodziewałam się takiego efektu, zwłaszcza jak przymierzyłam ten czerwony. Tutaj absolutnie nic nie odstaje, wszystko pięknie wygląda. Ta siateczka na brzuchu robi robotę tak, jak się spodziewałam. Pięknie wygląda ten kostium i w dodatku jest bardzo wygodny. Nie jest za krótki na mój długi tułów, nic mi się nie wrzyna, nic mi nie przeszkadza. Naprawdę... szałciał. Genialny jest. I kolejny kostium, słuchajcie, to jest kostium jednoczęściowy w panterkę. I jak widzieliście ten poprzedni film z bikini, no to wiecie, że ja nie przepadam za panterką, z wiadomych przyczyn dla mnie. Może nie dla wszystkich, ale dla mnie to oczywiste. Natomiast po pierwsze, panterka w tym sezonie jest bardzo na czasie, jest bardzo modnym wzorem. Po drugie,
Ta panterka, powiem Wam szczerze, że nawet mi się podoba, ponieważ to nie jest taka klasyczna panterka, chodzi mi o kolory. Tutaj nie ma beżu, czerni, brązu i tak dalej. Tutaj mamy tło w kolorze ecru, mamy kolor niebieski, mamy kolor granatowy. Bardzo ciekawie to wygląda i bardzo mi się podoba połączenie tych kolorów. Bardzo ładna kolorystyka, naprawdę. Wykonanie tych kostiumów, do tej pory przynajmniej, naprawdę jest dobre. Nie ma wystających nitek, nie ma nawet mowy o, wiecie, jakichś plamkach, dziurkach i tak dalej. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jakością, zwłaszcza, że te kostiumy nie są drogie. No i jeżeli chodzi o ten kostium, już mi się rzuciło w oczy to, że mamy regulowane ramionczka. Cienkie, regulowane ramionczka, więc super. Dzięki nim możemy sobie dopasować długość trochę tego kostiumu do siebie. Mamy jakiś taki węzeł, jakiś taki supeł tutaj pomiędzy piersiami, ciekawy detal. I jeszcze pod tym węzłem mamy wycięcie w kostiumie. Super to wygląda, słuchajcie. Bardzo ciekawy kostium, bardzo mi się podoba. Wskakuję w niego i się Wam pokazuje, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Powtarzam za dużo słuchajcie, także słuchajcie. Wskakuję w niego, już się denerwuję sama. I jestem w panterce i powiem Wam, że nie spodziewałam się, że to powiem, ale ta panterka mi się mega podoba. Zwaliła mnie z nóg. Fantastyczny kostium, słuchajcie, polecam Wam. Nie wiem, czy przebił czarny kostium, który przymierzałam dopiero co, ale jest też bardzo, bardzo fajny. Nie wiem, czy kolorystyka pasuje do mojej karnacji, no bo trochę się zlewam z tym kostiumem, ale ogólnie wygląda super, tylko że też jest tutaj troszeczkę luźny. Ale mogłabym mu to wybaczyć, bo jest bardzo ciekawe, ale chyba jednak nie wybaczę, no. Chyba jednak nie wybaczę, no. Moja wina, to nie wina kostiumu, to moja wina, że mam takie małe piersiątka, ale kostium jest w dechę. Polecam Wam, jestem zachwycona tym wzorem, kolorystyką, wszystkim. Fantastyczny jest. Kolejny kostium jest bardzo ciekawy i bardzo, bardzo mi się spodobał. Spodobało mi się to, że ramionczka w nim są odpinane i dodatkowo są regulowane, więc jeżeli ich nie odpinamy, możemy wyregulować długość kostiumu, długość ramionczek pod siebie, ale też możemy je zupełnie odpiąć i wtedy mamy taki efekt retro trochę. Ten kostium mi się kojarzy z takim retro vibe'em, vintage, nie wiem, Marilyn Monroe i te sprawy. Bardzo mi się podoba. Pewnie to przez tą górę, która jest taka prosta, nie ma żadnego konkretnego kształtu ten dekolt. Jeżeli chodzi o wypełnienia, mamy to samo, co w przypadku pierwszego i drugiego kostiumu, czyli takie trójkąciki, lekko wypełnione, ale dosyć płaskie i tak dalej. No i mamy też marszczenia po bokach. Piękny kostium, przepiękny, strasznie, strasznie, strasznie mi się podoba. Chyba do tej pory najbardziej, poza tym czerwonym, no bo ten czerwony to miał taki vibe słonecznego patrolu. No, chyba każda z nas lubi takie klimaty. Naprawdę tamten był super, ale ten też jest ekstra, także wskakuję w ten ekstra kostium i mam nadzieję, że też będzie wyglądał na mnie ekstra, a nie słabo. No ten kostium to klasa, słuchajcie, aż ochrypłam do reszty. Jest piękny, pięknie leży, strasznie, okropnie, podoba mi się to marszczenie. Bombowy jest i słuchajcie, jego faktycznie można nosić bez ramionczek, powinien się trzymać, ponieważ ma silikonowy tutaj paseczek jeszcze. Także wow, fantastyczny kostium, bardzo, ale to bardzo mi się podoba, jestem zachwycona, to jest chyba mój numer jeden na dzisiaj. Niby klasyczny, ale taki retro, vintage, te sprawy, super. I następny kostium to kostium w taki wzór jakby zebry, ale to nie jest zebra, to są liście. Tło jest czarne, liście są białe. Ładnie to wygląda, bardzo ciekawy kostium też. Słuchajcie, patrzę na te kostiumy i aż nie dowierzam. Jakość ich wykonania jest naprawdę bardzo ładna. Bardzo ładne wzory i kroje wyglądają jak z trumfa, serio. Naprawdę bardzo fajny kostium. Od razu miałam takie skojarzenie z triumfem, jeżeli chodzi o ten kostium. Piękny jest.
No i tak, mamy tutaj materiał, który się na siebie nakłada, taki kopertowy dekolt się tworzy. Wypełnienie standardowe, trójkąciki, tutaj idealnie go widać, cienki trójkącik, leciutko, leciutko wypełniony, grube ramionczka, no i plecy, wycięcie na plecach, dekolt głęboki na plecach, też super. I bardzo, 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 bardzo mi się podoba to marszczenie z jednej strony, które można pod siebie dopasować. Piękny kostium. Przepiękny. I ogólnie te kostiumy, chyba wszystkie, były dostępne w różnych wersjach kolorystycznych. Ten też na pewno był dostępny w innych kolorach, ale bardzo mi się spodobały te barwy, także super. Wskakuję też w niego i sprawdźmy, jak będzie wyglądał na sylwetce. Piękny jest. Ten kostium jakoś mnie nie porwał. Nie wiem, o co chodzi, bo widzę, że jest fantastyczny. Dobrze leży, chociaż tutaj oczywiście się marszczy, no wiadomo, że tak. Nie wiem, czy to zły rozmiar, wszędzie się dobrze układa i wszędzie dobrze leży, tylko tutaj. Po prostu, no mam za mały biust, niestety. Nie chcę się powtarzać, chociaż w kółko to powtarzam. Ale ogólnie ten kostium jakoś tak... trochę wieje nudą. Nie spodziewałam się, że o nim to powiem, bo jest naprawdę świetnie wykonany i naprawdę, przynajmniej teraz, może grzeszę to mówiąc, ale nie różni się od kostiumów marki Triumph. Naprawdę. Takie miałam skojarzenie na początku, jak go założyłam, 100%. Tyle, że nie wiem właśnie, jaka to jest jakość. W tym momencie jest dobrze, czy się nie zmechaci po noszeniu i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jest ten ściągacz, to marszczenie. No fajnie by to wszystko wyglądało, ale jakoś mnie to nudzi. Nie wiem, o co chodzi. I przedostatni kostium to kostium, który ma pełno tasiemek. Co prawda one są z tyłu i one są doszyte do kostiumu, więc po prostu w niego się wsuwamy i nie musimy całe szczęście nic wiązać i nic przeplatać przez dziurki i tak dalej. Wydaje mi się, że te plecy będą bardzo efektowne dzięki temu. Tyle, że nie wiem, czy ja go dobrze założę, jak jestem sama, czy obejrzę się dobrze, no ale to się okaże po prostu. Zobaczycie na przebitce, na nagraniu, jak to będzie wyglądało, czy sobie poradzę, czy efektu jakiegoś super oszałamiającego nie będzie, bo coś mi się tam poplącze. Zobaczymy. W każdym razie fajnie to wygląda i wydaje mi się, że z osobą, która pomoże, która podpowie, która tam pomoże ułożyć te tasiemki, to może wyglądać naprawdę obłędnie. No i kostium jest bardzo klasyczny, kolor czarny. Gdyby nie te ciekawe plecy, byłby zwykły, klasyczny, elegancki. Także wydaje mi się, że to jest dobra opcja dla osób, które właśnie cenią sobie minimalizm, klasykę i tak dalej, i kolor czarny oczywiście, tak. Super jest ten kostium też. Może nie jest w 100% w moim klimacie, w moim vibe, ale zobaczymy, jak będzie się układał, bo to też jest bardzo istotna sprawa. I widzę, że te kostiumy takie wydają się dosyć duże, dosyć długie, o to mi chodzi, więc jest duża szansa, że są dobre na długość i że będą te kolejne też dobre na długość. Także super, ekstra, czat. I ten kostium byłby bardzo fajny, gdyby tylko dobrze leżał. Ogólnie jest bardzo wycięty, ale mi to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, ja lubię takie wycięte kostiumy kąpielowe. Natomiast on się marszczy tutaj. W tym miejscu jest za dużo materiału i po prostu się brzydko, bardzo brzydko marszczy. Ale plecy są fantastyczne. Właśnie teraz możecie je zobaczyć. Pięknie wyglądają plecy. Bomba. Tylko, że cały kostium jednak nie jest dla mnie, ponieważ odstaje materiał z dwóch stron. Bardzo nieestetycznie. Szkoda, bo nawet mi się spodobał w sumie ten kostium. I ostatni kostium na dzisiaj to kostium w kolorze mlecznej czekolady. Na stronie internetowej ten odcień wydawał mi się znacznie ciemniejszy, ale taka mleczna czekoladka też mi się podoba, lubię. Słodziutko się zrobiło. Natomiast jak ten kostium wygląda, to wy teraz nie macie zielonego pojęcia. Wiem, kochani, tu jest pomieszanie z poplątaniem i to dosłownie. Możecie mi wierzyć na słowo, zresztą zaraz zobaczycie, że dekolt jest kopertowy i z jednej strony jest wiązanie. No. Także mam nadzieję, że uwierzyliście, a jak nie, to zapraszam Was dalej.
bo właśnie go przymierzam. Ostatni kostium założony i było ciężko, ponieważ tutaj ciężko było to ogarnąć. Materiału jest dosyć mało z tej strony i mocno trzeba było go naciągnąć i tutaj zawiązać tą kokardkę. Spodziewałam się, że efekt będzie ciekawszy i że będzie to jakoś tak lepiej wyglądało. Powiem Wam szczerze, że ten ostatni kostium chyba mi się podoba najmniej. Chociaż gdy ogólnie dobrze leży i nic nie odstaje, to jego vibe jakoś tak chyba nie. I kochani, to na tyle. To wszystkie kostiumy jednoczęściowe ze sklepu Sinsay, które chciałam przymierzyć, które mi się bardzo spodobały, które wyglądały na dosyć ciekawe i powiem Wam, że się nie zawiodłam. Są fantastyczne. Bardzo czekam na Wasze komentarze. Który z tych kostiumów spodobał Wam się najbardziej? A może któryś z nich macie? Dajcie znać, czy się sprawdza, czy się nie mechacie ten materiał, bo teraz wyglądają super i naprawdę mnie zachwyciły. No ale też nie mam gwarancji, jak one będą się nosiły. Aż rymuje. Nie wiadomo, czy się nie zmechacą, czy się nie zniszczą po kilku założeniach. Także fajnie by było też, gdyby osoby, które mają kostiumy ze sklepu Sinsay, dały znać, czy to jest dobra jakość, czy one są warte ceny, no bo ceny są naprawdę niskie. Tak, ale się rozgadałam. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie o kciukach w górę i żegnam się z Wami. Ślemoc buziaczków, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!